W piątek nastąpiła zmiana personalna w zarządzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wieloletnie kierowanie spółką zakończyli Leszek Dec, prezes zarządu oraz jeden z jego zastępców Stanisław Kap. Pierwszy z odwołanych zarządzających w swojej karierze zawodowej dwukrotnie kierował tą spółką. Pierwszy raz w latach 2007-2010. Do zarządu powrócił w 2016 roku. Wraz z nim stanowisko zastępcy objął Stanisław Kap, który wcześniej sprawował funkcję burmistrza Sejn. Nie doszło do zmiany na stanowisku wiceprezesa w przypadku Wojciecha Kierwajtysa, Euczanina, który w tej spółce działał od 1996 roku. Na stanowisko prezesa Suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej powołany został Suwałczanin Cezary Cieślukowski. To powszechnie znana postać były wojewoda Suwalski, dość popularny polityk z dużym doświadczeniem samorządowym, obecny radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, związany z PSL-em z zawodu ekonomista. Jego zastępcą została Anna Naszkiewicz. W latach 2004-2018 wicemarszałek województwa podlaskiego związana z koalicją obywatelską, obecna radna samorządu wojewódzkiego. W zawodowym życiorysie ma między innymi również kierowanie Agencją Rozwoju Regionalnego ARES, doświadczenie menadżarskie w Suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym. Anna Naszkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.